Generalny cel tutaj było nie zrobić sobie niczego złego, żadnej kontuzji, zdobyć pewnie złoty medal, przetrzeć się przed następnymi startami, które prowadzą do Mistrzostw Europy, przykładowo mecz w Gior, może potem jeszcze jakiś za granicą i docelowa impreza Monachium. Wiedziałem, że nie będzie tutaj życiówek, chociaż wiatr plus 1,7, ale wiadomo, aparatura jest fikuśna, mógł zawieść na ostatnich 10 metrach i jest wyciągana średnia, także przez cały bieg mogło być równie dobrze w twarz, tego nie wiem. Generalnie czuję, że się budzę ze snu, który nastąpił już po Suwałkach. Wiedziałem, że muszę mocniej potrenować i były to mocne treningi na chociażby poniedziałkowym treningu, to było 6 dni temu. No czułem się fatalnie, w środę o wiele lepiej i teraz już super. To tak naprawdę jakby nie była deszczowa pogoda, no myślę, że mogłaby być tutaj 6 z przodu w wyniku. Pewnie, że można biegać, no pokazałem to w juniorach chociażby, jak zdobyłem brązowy medal. To nie był też przypadek, no są przypadki, ktoś nie startuje, ktoś startuje. Tak samo Damian, wielkie gratulacje dla niego, on zajął 4 miejsce. Kurczę, trochę niefortunne, ale wiadomo, jak w takim towarzystwie 4 miejsce, no to jest jak pozycja medalowa, naprawdę. I to jest wielki zaszczyt po prostu. No mamy w końcu takiego podkarza, który w jednym roku po prostu pozamiatał. No zrobił wszystko, co mógł. Jeszcze ten medal, to była po prostu wisienka na torcie, ale myślę, że to zrobi w przyszłości.